Hospicjum przy parafii świętego Józefa. W miejscach takich jak to pojawia się pytanie nie tyle dlaczego, co po co. I czy na skraju fizycznej wytrzymałości ciągle można wierzyć, że cierpienie ma sens. Dziękujemy, że oni są wśród nas, bo ich cierpienie stawia ich w sytuacji trudnej, ale przez ich obecność my możemy wiele zyskać. Dziś, w Światowy Dzień Chorego, mamy szansę wreszcie zadać sobie pytanie. Nie co dajemy, a co dostajemy od chorych i cierpiących. Ale pan Tadeusz już przyszedł ani ręką, ani nogą, nie jadł sam, sam był karmiony. Danuta Krojcik z pacjentami Zielonogórskiego Hospicjum spotyka się od 5 lat. Myślę, że ja dostaję więcej. Bo dostaję coś takiego, to jest niesamowite przeżycie, jak można dostać całusa od chorego, jak można dostać jakieś życzenie, jak można usłyszeć dziękuję. Przy osobach dotkniętych chorobą zdrowi często czują się niezręcznie. Pani Krystyna, która od miesiąca jest pacjentką hospicjum, wcale nie liczy na współczucie. Od zdrowych oczekuje zwykłych gestów. Żeby mam pogodne, nie będą zasmucały swoim wyrazem twarzy. Trochę życzliwości, trochę humoru. Czasem o ten humor trudno, szczególnie gdy w grę wchodzą emocje. Bycie tutaj to jest bycie też na dużych emocjach, bo pacjenci przychodzą i odchodzą, a my jesteśmy z nimi, może to nieprofesjonalnie zabrzmi, ale jesteśmy związani emocjonalnie. Gdy to odchodzenie zbliża się nieuchronnie i zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, ucieczką, a nierzadko ukojeniem jest wiara. Ktoś kiedyś powiedział, że Panu Bogu starość się nie udała. A myślę, że bardzo się udała. Ponieważ to nasze życie ziemskie jest tylko pielgrzymką, jest przejściem od chwili narodzenia do naturalnej śmierci. Na takie spojrzenie powinniśmy się otworzyć, choćby miało przynieść ulgę tylko jednemu cierpieniu.